witam Państwa bardzo serdecznie w galerii na zakręcie Wiszni Małej. Dzisiejsze spotkanie to wystawa prac Moniki Gil, młodej, uzdolnionej artystki. Oprawę dzisiejszego wernisażu prowadził muzyk Tadeusz Bogucki, niesamowity człowiek, bluesman, poeta, piszący piękne teksty i wiersze. Miałem przyjemność zagrać bluesa swojego autorskiego. Dziękuję ślicznie pani Ireni Cybulskiej za zaproszenie mnie tutaj na ten występ, na ten koncert, a Monice życzę wiele, wiele sukcesów na jej artystycznej drodze. 56. wernisaż w galerii na Zakręcie. Zawsze tradycją tej galerii było gościć młodych w styczniu, w lutym. I tak się rozpoczyna ten rok. Gościmy młodą artystkę Monikę Gil, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, z jej pracami i z jej twórczością. Dzisiaj już opowiadałem o tym, że po wielu latach zapraszamy z powrotem naszych artystów i ja mam ciągle nadzieję, że oni tutaj wrócą i że pani Monika też do nas wróci za 5 lat ze swoją twórczością i ze swoimi pracami. Dzisiaj jest pierwszy wernisaż pani Moniki. To dla artystów jest zawsze taki bardzo ważny wernisaż i tak jak to wczoraj powtarzałem pani Monice, który się zapamiętuje na całe życie. Mimo tego, czy się nieraz uda, czy się nie uda, takie wernisaże się pamięta zawsze i często się przez sentyment wraca do tej galerii, żeby przypomnieć sobie, jak człowiek kiedyś tworzył, co robił dzisiaj. Pani Monika, tak jak rozmawialiśmy, po prostu kocha to, co robi. A to widać zawsze w pracy artysty, jeżeli robisz coś z uczuciem, z miłością, to nie oszukasz widza. Może prace nieraz nie są doskonałe, ale są szczere i prawdziwe i tak to powinno wyglądać. Jest mi bardzo miło, ponieważ wysłałam pracę do pana Ryszarda, mojego kuratora, i spodobały się, więc bardzo dziękuję. Głównie maluję tuszem akrylowym czarnym, no i dokładam czasami kolor, ale są też takie rzeczy z pogranicza rzeźby, rysunku i malarstwa, ale głównie są to prace na papierze dzisiaj. Inspirowałam się na pewno sztuką średniowiecza, którą uwielbiam, ale też bliska jest mi taka sztuka ulicy, że tak powiem, graffiti. I pomyślałam, że to może być bardzo ciekawe połączenie tych dwóch, jakby wydaje się odległych od siebie rzeczywistości. Dlatego właśnie możemy tutaj zobaczyć takie inspirowane gotyckimi droleriami rysunki, ale połączone właśnie na przykład z ostrym bardzo kolorem fluorescencyjnym, który jest jednak bardziej bliski street artowi. Także jest to dla mnie, mogę powiedzieć, pierwszy wernisaż i bardzo fajnie, że tutaj, bo jest to fajne miejsce, o którym w sumie wcześniej niewiele słyszałam, także na pewno będę odwiedzać też i przyjeżdżać na kolejne wernisaże. Serdecznie zapraszam Państwa do galerii. Prace pani Moniki Gil możemy oglądać do 8 marca.